Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Kochani, wracam po przerwie trzydniowej w sumie. I powiem wam osobiście, szczerze, nie pamiętam co my tutaj sobie robiliśmy. Że mamy jakieś inhibitorki do zebrania. Ale dziwne, wydawało mi się, że już je zbierałem. Ale może że gra nie zapisała tego wszystkiego. Okulary ochronny, ekwipunek pełny. Dobra. Zobaczmy co my tutaj w końcu mamy. Jakieś takie graty moglibyśmy sobie... Ej, nie chciałem tego. Takie graty moglibyśmy sobie bez problemu wyrzucić. Bo szarych przedmiotów tutaj nosić nie zamierzam. Dobra, weź to. Zobaczmy, co to jest. A, już my takie chyba... A nie, nie mieliśmy takich. Redukcja obrażeń od ludzi, prędkość postępu, odporności, czas działania zmysłu przetrwania to jest tak średnio 2 na jeża. Obrażenia dwuręczne też mnie nie interesują zbytnio. No i tak, ja bym sobie wziął bez problemu to. Tylko pytanie jest takie, bo widzicie, tu mamy scouting. A w ogóle... Ups. Podkoło mi okienko wyskoczyło. Mieliśmy odblokowany łuk chyba, z tego co pamiętam, tylko on jest w skrzynce. Prawda? Prawda. A co to za bronie dwie? Halo, halo, co tu się dzieje? Dobra, bierzemy ten łuk. To jest... jednoręczny. Rzadka maczeta jednoręczna. Nie no, ale to już jest spoko. Testowany przez straż pożarną, niezawodny topór. Artefakcik, którego jeszcze nie używaliśmy. Czy to jest dwuręczny? Nie widać. Aczkolwiek, ja bym sobie coś z tego zrobił. Modyfikuj. Ja mogę z ciebie coś zrobić, na przykład, nie wiem, pożogę. O, pożoga jest spoko. Mamy akurat na tyle dobre podzespoły, mamy akurat tyle rzeczy, że możemy sobie to zrobić. Efekt ognia. No dobra. Niech będzie to pożoga, no i wzmocnienie. Koszt trwałości pięknie. Pyk. Talizmanik sobie weźmy jeszcze na przykład przywódcę gangów. O. I to jest eleganckie. Do łuku widzę, że nie możemy chyba zrobić sobie żadnych umiejętności. Ale tak. Skoro już w tej chwili mamy scouting zrobiony. Wyjdźmy może sobie na zewnątrz, jak to wygląda. Jeszcze nie mogę, ha, nie możemy tu korzystać z broni. No dobra, ale skoro już mamy to porobione, to ja bym sobie to ogarnął. Mam w ogóle jedno ulepszenie dostępne. Punkty siły nie mamy, punkty parkouru również nie mamy. Ale skoro będziemy teraz schodzić z... Będziemy schodzić z... Ale nie, tu jest parkour. Tu jest parkour. Tak samo na medyku jest parkour, koszt wytrzymałości. Kurka wódka, no nie wiem co z tym zrobić. Koszt wytrzymałości minus 5%. To jest jeszcze expik z parkouru. Ja bym sobie zostawił to tak jak jest w tej chwili. No to jest koszt wytrzymałości minus 5%, więc luz. Obrażenia broni są większe. I pancerz jest większy. Ale mniej dupereli. Dobra, medyka sobie może też zmieńmy. Aha, medyka sobie nie możemy zmienić na nic innego, bo nie mamy nic do... Do naszego scoutingu. Tu już mamy coś do scoutingu, prawda? Kamizelka poziom drugi. Tu jest koszt wytrzymałości, broń dystansowa. Obrażenia broń dystansowa również. Tu jest zmniejszony koszt parkouru. Mniejsze rozpoznanie, regeneracja wytrzymałości. Ej, dobra, to jest fajne. Ja bym sobie wziął to. Tutaj mamy coś ciekawego? Nie mamy nic ciekawego. Mamy tylko i wyłącznie scouting. Tu poziom pierwszy. No tak 2 na 10. Koszt wytrzymałości minus 5. Minus 2 i 4. No ale więcej expa. Czas rozpoznania większy. Ej, ale to nie jest złe. Koszt wytrzymałości jest gorszy, czas działania zmysłu przetrwania w sumie też jest gorszy, ale jest czas rozpoznania i zasięg zmysłu przetrwania większy. Ale dobra, wiecie co, ja sobie to zostawię, bo w sumie na tym mi bardziej zależy. I tutaj mamy kolejny scouting.
Tylko tak. Z parkouru, obrażenia, broń dystansowa. Dobra, z tym zostaniemy na razie. I będę chciał sobie te narzędzia nocnego biegacza w końcu zblokować, bo wiem, że to też jest potrzebne. Dobra. Jest nocka, jest godzina pierwsza, możemy śmiało sobie podróżować dalej. Serio? Kto by przypuszczał, że gość jest zdolny do zabicia komendanta SP? Czołem. No, już się dowiedzieli. Już się dowiedzieli. Ja jeszcze patrzę, czy mi się to wszystko nagrywa, ale chyba tak. Wszystko jest chyba w porządku. Bo naprawdę miałem dosyć sporą przerwę, dlatego musicie mi to wybaczyć. Ale coś chłopaki z Techlandu spieprzyli, powiem wam szczerze. Coś spieprzyli. O kurde. O kurka wódka. Nie znam miasta i to jest problem. O. O nie, jest problem. Jest problem, bo nie wiem, nie znam miasta. Takich podstacji jest o wiele więcej. Gdybyśmy je wszystkie włączyli, to by było coś. Prąd dla całego miasta. Może włączę jeszcze kilka. No, biegamy. Nie wiem, czy one mogą wchodzić, czy nie mogą wchodzić. Mam nadzieję, że nie mogą. Ale bez budyneczków to my sobie tutaj nic nie porobimy. Dobra. Hopa. Nie w ogień. Dobra. Rzutca gangu. No, ale przynajmniej pościg zgubimy i wejdziemy w drugi. Nie wiem, gdzie jestem. Pościg dobiegł końca, dobra. Kurde, naprawdę. No nie wyszło. Nie wyszło. Nie chciałem tego zrobić, wyszło jak wyszło, no trudno. No nie mówcie, że mnie cofnęło, naprawdę. Nie pamiętałem, który klawisz jest do zlatywania. Dobra, ale to nie jest problem. To nie jest problem. Tylko żeby znów nie było pościgu i będzie git. Tylko żeby znów nie było... Ej, zostaw mnie. Nie widzisz mnie. To miasto jest dzi... No nie mówcie, że to tak działa, proszę. Kurka wódka! Number two! Nie wyszło. Ja tego miasta nie ogarniam jeszcze. Ale zaczyna się robić ciekawie. O nie. Nie pluć na mnie, proszę. O! Ty pluj, bo jedna! Pościg dobiegł końca, dobra. Musimy... No bez jaj, znów! Nie, zostaw tam mnie, gnoje. No... Chciałem powiedzieć, Kyle, nie rób sobie jaj. Pościg jest nadal? Chyba nie. I myślę, tą stronę 320 metrów. Serio, to miasto jest gorsze. To znaczy cięższe. No ale są ule. To miasto jest znacznie cięższe. W szczególności, że go nie znam. Ale to sobie weźmiemy. A? Ja tam doskoczę, wątpię. Wątpię, żebym tam doskoczył. Ej, ale powiem wam, że to miasto może być ciekawsze do eksperingu. I to znacznie. Drzwiczka.
trochę złomu. Dobra. Kierujemy się w tą stronę. No, tu chciałem. Właśnie tu chciałem. Ale nie tu! Waś. Jak to jest ciężkie. O nie, 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 nie. No nie, 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 nie. W nocce to jest naprawdę ciężkawe. To jest naprawdę ciężkie w nocy. A? Nie chciałem tu. Dajcie mi linkę do wspinaczki, to ja będę dopiero wtedy latał. Pokoju. Też tak twierdzę. Dobrego dnia, obywatelu. Dziękuję, wzajemnie. Dobra. Jesteśmy blisko. 88 metrów. Naprawdę? Znów się pościg rozpoczął? Ale przecież jakim cudem one mnie zobaczyły? Jeszcze tu nie wejdziesz. O nie, o nie, o nie, nie. O cholera. It happens. Nie, tutaj nie mam wejścia w ogóle. O nie, nie, nie. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. To jest krzykacz. Tu jest krzykacz. Tu raczej mnie nie widzą, prawda? Tam mamy 124 metry. Cholera? O Jezu, ale on ma problemy z tym wspinaniem się. Żeby aż takie. W mordę, dobrze. Niech się skończy ten pościg. Uff. Uff, uff, uff. Dobra, teraz musimy znaleźć miejsce do wspinaczki. Tu są krzykacze. Miejsce do wspinaczki, musimy się wspiąć. No nie ma innej opcji. Bo my zamiast się przybliżać, to się oddalamy od tego miejsca. Do tych krzykaczy. Opa, dobra. Jest już blisko, 111 metrów. Nie jest tragicznie. Ja muszę sobie przypomnieć, jakim klawiszem. Nie spacją! Spacją się puszczasz, pamiętaj. Dobra. To jest tu na górze, okej. Hop. No ja wiem. A tu jakiś obcy koleś kręci mi się po domu. Jesteś? Lawan. Lepiej się rozejrzę. Tak, zróbmy. Dobra, widzę, gdzie mamy rozmowy. Widziałyście Lawan? Jasne. Ja ją widziałam. Ale nie, to nie było dziś. Już mi się wszystko myli przez te emocje. Weź, kobieto, się ogarnij, bo normalnie jesteś jak w amoku. Tak, czyli nie macie bladego pojęcia, kto włączył światło, tak? Sorry, widzieliście Lawan? Nie widzisz, że tu rozmawiamy? Należy do stróżów prawa?
Należysz do stróżów? Tak, ale jak mówiłam, nikt nie wie, kto włączył prąd. Ani kiedy wróci w innych dzielnicach. Musicie być cierpliwi. Robimy, co możemy, żeby to ustalić. Po prostu szukam koleżanki. Lawan? To kobieta pistolet. Na pewno wiesz, jak się z nią obchodzić? W każdym razie pewnie jest gdzieś w terenie. Lepiej spytaj przy barze. No spoko. Jak Lawan, albo się boisz, albo się nie kochasz. Tu już wszyscy, ale jeszcze mamy ulepszenie. Mamy ulepszenie parkouru. Bieg po ścianie. Walnięcie. Aha, to jest to walnięcie takie super hiper. Tu wytrzymałość, impuls. Mnie tak bardzo mało interesuje. O, to może być ciekawe. Ślizg. O, to chcemy, to chcemy. Ja lubię ślizgi. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to. To co, w HP idziemy? Tutaj wytrzymałość 260, my mamy ile? 2 gile. Nie, najpierw wytrzymałość. Oj, pyk. I rozumiem, że tutaj mamy wszystkie umiejętności odblokowane. Teraz możemy skupić się na HP. Do 7. Co o tobie? Za dużo inhibitorów, ewidentnie. Za dużo. Trzeba to skończyć. Notka. Wiem, pamiętam o tych dodatkach, spokojnie. Hej, szukam Lawan. Wiesz, gdzie ją znajdę? Gdzieś tu była. Bu! Nie skręciłeś karku? Dobrze. To on? Gadzie, o którym mówiłaś? Danior, sporo o tobie słyszałem. Serio? To na przykład? Ej, o tobie nic. Dobra, spytajmy się grzecznie. Serio? Dobre czy złe rzeczy? Na nieheria, gadziu. My ty Kafka i Lawan lubinę tut. Ser ciała wesała, duk hałała. Tu tyk na kwuba krano. Merak hawa tut. Wciuwawa dre tutry wódźnia. Danior! Zluzuj, kretynie. Na pacie błyskę. Jowsa outsidero. Wesa sobida. Jezu, zazdrosny jesteś? Nigdy nie byliśmy razem. Zrozum to w końcu. O czym rozmawiacie? O tym, że lubię kumpli Lawan. Danior mówi, że żeby rozprowadzić prąd, musimy włączyć pozostałe podstacje. Dobra, napijmy się. Elektrownia działa, ale przewody nie wytrzymały. Minęło 15 lat. Atrofi muskulare neinstruite. Niećwiczony mięsień zanika. Chodź, pokój Franka jest tam. Spróbujmy ustalić, po co w ogóle Watts to włączył. Trzymaj się, gadzio. Uważaj na siebie. Tam jesteś, gadzio. Gadzio. Dobra, tam jest Lawan. Oczywiście znów się teleportowała, jak zwykle. Idź. Idziemy? Jedna rzecz o Franku. Widzisz tych ludzi? Wszędzie indziej rzuciliby się sobie do gardeł jak dzikusy, ale nie tu. Tutaj siedzą cicho i spokojnie. To zasługa Franka. Szanują go, bo był nocnym biegaczem. Tutaj każdy ma u niego dług. Ja też. Gdyby nie Frank, nie byłoby mnie tu. A gdzie byś była? W ciemnej strefie, jako gryzoń? Albo w jakiejś malinie na skraju zaćpania. Frank nam pomoże. Ty też możesz na nim polegać. Serio. Gotowy? Idziemy. Nie rób ze mnie dudę, prawik. Frank! Zarzynali nas jednego po drugim, jak króliki. Frank! Frank, to ja! Zbudź się! Ty? Co ty tu kurwa robisz? Przerwałaś mi rozmowę z... Ravik nie żyje od lat, Frank. Ogarnij się. Masz gościa. A kto to? Jebana angielska królowa? Mam się ładnie ukłonić? To jest Aiden. Ma klucz dostępu GRE.
Waltz włączył nim elektryczność w mieście. Działający klucz? Pierdolisz. Pokaż mu. Skąd to masz? Od człowieka Waltza. Ty też kurwa dla niego robisz? Hej, przestań, Frank. Aiden jest z nami. Ten klucz może zawierać dane o tym, co nam robili w szpitalu. Wciąż wierzysz, że dowiesz się, dlaczego Waltz pieprzył ci dzieciństwo? Dobra, powiem ci. Gotowa? Bo to kurwa psychol, jebnięty w łeb. Oto twój święty Graal i Arka Przymierza w jednym. Pasuje? Aiden, tak? Spierdalaj stąd i zabieraj koleżankę. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Plan by się powiódł, gdyby ten skurwiel zjawił się wieżowcu VNC. Miałeś rację, Ravik. Jebany zdrajca. Bez niego poszliśmy jak dzieciaki z procami na czołgi. Dopytaj Franka o klucz GRE. Jeszcze nie skończyliśmy, Frank. Szukamy osoby, której dane są w tym kluczu. Muszę go odczytać. To pierdolony klucz, nie pamiętnik. Możesz nim otworzyć drzwi, uruchomić prąd, ale tak po prostu go nie odczytasz. Trzeba go gdzieś wsadzić. A wiesz, gdzie możesz go wsadzić w tej chwili? No właśnie, wynocha łeb nie napierdala. Ravik, pieprzony gnoju. Po co wracałeś na tę misję? Wszystko poszło nie tak. Tylu ludzi, tylu wspaniałych ludzi. Dopytaj Franka. Lawan mówi, że tylko ty możesz pomóc. Lawan mówi wiele rzeczy. I wiesz co? Zwykle to gówno prawda. To ćpunka, którą zabrałem z ulicy. Rozumiesz? Nie wierzysz? Spytaj. Sama ci wszystko opowie. I chuj, że weszliśmy na to piętro. Co z tego, skoro wleźliśmy prosto w gówno? Tej wieży nikt nie zdobył i najpewniej już nie zdobędzie. Rozumiesz? Wszyscy zdechniemy i wtedy będzie spokój. Ty też się zamkniesz. Jeszcze raz. Nie po to zadałem sobie tyle trudu, żebyś mnie teraz spławił. Zadałeś sobie trud, żeby ze mną pogadać? Biedny piździelczyk. Gratuluję. Jesteś większym frajerem niż ja. A teraz wypierdalaj. Widzisz Ravik? On jest prawie tak wkurwiający jak ty. Zamknij się! Nie pytałem cię o zdanie! Ja pierdolę! Przestań wreszcie bronić tego zdrajcy! Przestań kłamać! Odpuszczamy czy pytamy dalej? A pytajmy. Frank, do cholery, ocknij się! Goń się, dzieciaku. Jakbyś się gonił, zabierz ze sobą Lawan. Skończyłem. Lawan, nic tu po nas, chodźmy. Nie. Waltz włączył tym kluczem prąd, którego nie było od lat. I nie wierzę, że zrobił to z czystej dobroci. A ty masz to w dupie? Frank, ogarnij się wreszcie. Byłeś legendą, dowódcą nocnych biegaczy. W ogóle to pamiętasz? Tamten Frank nie żyje. Zginął z innymi wieżowców więc. Dlaczego do kurwy Waltz miałby włączyć prąd? A skąd nie wiem, miałbym wiedzieć. Ale jeżeli chcecie się dobrać do bazy danych GRE, potrzebujecie terminala. Tylko że nie mam pojęcia, skąd go wziąć. A ci, co wiedzieli, pewnie dawno nie żyją. Ale dobra wiadomość jest taka, że sami wkrótce do nich dołączymy. Zdrowie. A teraz wypierdalać z mojej kwatery. Jebany Pius. Słyszałeś? Kurwa, coś się dzieje. Sprawdzisz? Zaraz dołączę. To niemożliwe! Cinali pod wózką!
widziałam ich! Gdzie są stróżowie prawa? Do wszystkich. Renegaci w Central Loop. Powtarzam, renegaci w centrum. Okrążają rybie oko. Czy ktoś mnie słyszy? Odbiór! Wyłazić, szczury! Wyłazić! Albo spalimy jebaną budę! O, renegaci! Dzień dobry państwu! To jesteś ty? Ja mam... Nie, to co chciałem! Wypróbujmy naszą siekierę. Pyk i w mordę! No, jest ładna! Fajna! I po ryju, i po ryju, i pyk, i pa! Dobra, to mi się podoba! Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Woo! Też tak umiem. Dobra, czekaj, stamina, stamina. Odpocznijmy chwilę, przerwa. Oś ty, razem. Pyk! Który? Następny? Teraz ja. I dwa. Po ryju. Wow, ale pizdło. Ustawili działo na budynku obok. To nie ty. Przepraszam, przypadkowo. No dobra, lecę, lecę, spoko. Patrz, patrz, pokazać ci coś? Hop. Lecimy, 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 lecimy. No kurwa nie! No po prostu kurwa nie! Ja pierdzielę. Ale mnie ta gra czasem irytuje. No, odrodzenie w ostatnim punkcie. Halo? Przepraszam, przypadkowo. Oczywiście musiałem cię zajebać. Boli mnie ten parkour, naprawdę boli mnie ten parkour. Tak skrzywdzili moje normalne dziecko Dying Light'a, że aż mi przykro się robi z tym parkourem. Kiedyś to bym sobie bez problemu z tym poradził, a teraz? A teraz muszę się bawić w jakieś kurwa skradanki, ponieważ zepsuli mi Dying Light'a. Wejdziesz tam? Chuja, nie wejdziesz. No to 27. Ej, jak ja tam mam wejść? Przepraszam bardzo. Jak ja tam mam wejść? No bez jaj. Tu nic nie ma. Jakbym miał wchodzenie po ścianach, to by było luz, blues i orzeszki, ale nie mam. Kurwa, jak zwykle. Biedny, nieszczęśliwy. Dobra. 55 sekund, czy ja zdążę? Wątpię. Ale spróbujemy. Ale spróbujmy, w sumie. Dobra. Prosisz koło na wpierdol? Ja mam tylko 30 sekund na to. Dobra, teraz już się mogę z wami napieprzać. Więcej renegatów na dole. Pyk. Już? Skończyli panowie? Żyjesz jeszcze? Nie żyjesz, nie oszukuj. Renegaci? Na dole, na pewno? Na pewno na dole? Na pewno na dole. Juhu! I w dół, cyk. Juhu! Dzień dobry państwu. Pyk, pyk, pyk. Chwila przerwy. Au, oż ty gnoju. Nie umieraj. Czemu to jest niebieska krew, przepraszam bardzo? Co, ja gram na niemieckiej wersji? No chyba nie. To mi sobie o tym nie przypomniałem. Au, weź tą pałę. Pyk, 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 pyk. Halo, halo, nie wolno tak, panowie. To jest nie fair.
Jest nie fair. Teraz. Dwa. Again? Again. Gdzie jest działo? Gdzie jest działo? Lawan, gdzie jest to działo? Tam jest działo. Nie dadzą nam trochę pofarmić, no. Gnoje. Ej, mi się już odcinek tutaj kończy. Dobra, skończymy to, chyba. Kurka, wódka. Ogarnąć to jest ciężko. No to chyba jest działo? Jest działo. Jest coś, wejście, nie? Nic? Dobra. No, gdzie mi z tą pałą? Won. Pieprzysz się? No, mało życia. No kurwa, naprawdę? Z łukiem do mnie? Z łukiem do mnie? Zasrańcy, właśnie. Nie to! Nawet wojskowej użyję, a co mi tam? Jak ja mam się tam dostać? No pojebało was? Dobra. Wow. Dużo do przelecenia, dużo. Dobra. Jezu, ja to jak zwykle udany jestem. Minuta. Teraz. Przeżył. Umieraj. Ty gnoju. 50 sekund. Dobra. 47. Raz. Dwa. Koniec. Gotowe. Kurwa, ile? Nie mogę wejść. Cholera. Idę. No, idziesz. Masz 35 sekund. O ile ci staminy starczy, oczywiście. O. Dobra. Na trzy. Raz. Dwa. Puść go. Jeden ruch i po nim. Puść go. Wszyscy cali, sprawdźcie, kto jest ranny i ściągnijcie medyków. I upewnijcie się, że nie kręci się tu więcej jebanych renegatów. Tak jest, majorze. Jesteś cały, chłopcze? Jack Matt. No dalej, Frank. Nic ci nie jest. Widziałem, jak walczysz. Jak się nazywasz? Aiden. Gdyby nie ty, zastalibyśmy same trupy. Chłopcy, przeszukać teren. Sir, mam pytanie. Szukam bazy danych GRE. Większość sprzętu GRE nie działa od lat. Po co ci ta baza danych? Patrolujecie miasto. Znacie miejscówki GRE na wylot. Aiden i ja musimy znaleźć tę bazę. Pomożecie nam? Lawan, to twój kumpel? Aiden? Można tak powiedzieć. Nigdy o tobie nie słyszałem. Skąd jesteś? Dobra, mówimy prawdę. Jestem pielgrzymem. Przyszedłem zza murów. Czyli widziałeś nie jedno.
Przeszedłeś też pewnie przez Old Villador. Dobra, co chcesz wiedzieć? Dużo się tam ostatnio działo. Straciliśmy dowódcę. Bazarianie próbowali nas odciąć od zasilania. Ponoć większość naszych zginęła. Z rąk albo ludzi z bazaru, albo zarażonych. Straciłem kontakt z nowym dowódcą Aitorem i jego oddziałem. Wiesz coś o nich? A, powiedzmy prawdę. Znaleźliśmy Waltza, ale był za silny, uciekł. Co? Gdzie? W tunelach niedaleko fabryki Aut. Waltz rozniósł oddział Aitora. Sam ledwo uciekłem. Nie powinienem ich zostawiać. Musimy sprawdzić, co tam się dzieje. Co do sprzętu GRE, o który pytacie, poradźcie się porucznika Roa. Jeśli coś nadal działa, będzie o tym wiedział. Ostatnio zabezpieczał z oddziałem okolice Culvert Island i New Dawn Park. Przez atak rzeźnika musieliśmy przerwać łączność. Więc musicie sami go poszukać. Jak go znajdziecie, dajcie mu to. Co to? Rozkazy. Dla niego i pozostałych. Jazda, chłopcy, idziemy. Chodź na zewnątrz. Pogadamy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle, bo już mam 36 minut odcinka. Dzięki wielkie, będę wiedział o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, trzymajcie się. Hej, hej!